Cześć wszystkim, znowu poniesiony, dalszy ciąg, Master, Magic. Dobra. Wracając do gry. Następna tura. Wszystko to już zrobiłem, dobra. Dalej, pozwiedzamy sobie tutaj. Dobra, wy popatrolujecie. Ojejku, nie chciałem zbudować kolejnych. Zmieńcie produkcję natychmiast na coś. Na templu. Tam. Na przykład na templu, ponieważ mam mało many. Wybudujcie. Oni się powoli przemieszczają. Dobra. Czy ich gdzieś mogę gdziekolwiek ulokować? Chyba nie. Okej, to myślę, że umieszczę ich po prostu tutaj. Będą pierwszymi kolonistami, którzy zauważą kolonię w podziemiach. Dobra. I kończy mi się mana. A na szczęście ten, kto ma kasę, ma nieskończoność many. Po prostu sobie weźmiemy troszkę, przerobimy. O. Za kawałek złota możemy sobie dosyć dużo dorobić. Dobra. Tutaj. Bye. Tutaj też. Bye. Wszędzie kupujemy. No już nas stać. To znacznie przyspieszy rozwój tych miast. Okej. Dobra. Następna tura. Łódź, populacja 8. Okej. I co teraz? Mechanicians Guild. Zwiększa produkcję w mieście o 50, kolejne 50%. Okej, okay, spoko. Będę mógł jeszcze szybciej produkować paladynów. Kiedy w końcu już będę mógł ich produkować? Okej, okay, granary. Standard. Marketplace teraz, ponieważ te wszystkie budynki, które zbudowałem, ciągną mi teraz złota trochę. Więc po kolei teraz najpierw granary, a potem marketplace. Granary, okej, dobra. Holy Armor. Pierwsza grupa. I teraz na... na kawalerię na przykład. I mają mało armora. A, dobra. Build. Tak. Ojejku. Nie wiem, zmienić mi produkcję. Natomiast... A, dobra. Dwóch swordsmenów to jeszcze nie jest duża strata. Pardon. Wasz mana. I wy patrolujcie. Dobra. Czy tutaj coś? Hellhounds. No. Nie chcemy Hellhounds. Właśnie. Tutaj mamy tego Noda. Więc powinienem przywołać sobie tego Guardian Spirit. Nie, Magic Spirit. Tak, właśnie. A potem będziemy kontynuować ulepszanie jednostek. Okej, okay. Miners Guild zbudowali. Library na przykład teraz. Tam. Dążymy do banku. Uniwersytet. Czyż mogą bank? Mogą bank zbudować. To jest fajnie. Okej. Okay. Fajnie. To nam da troszkę więcej gotówki. Shrine. Możemy im zbudować Miners Guild. Ile to zajmie? 17 tur. A coś innego? Nie ma na restu. Forster's Guild. Ok. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Dobra. Save. I spróbujmy zaatakować te kaktusy. One chyba strzelają, z tego co pamiętam. Nie, gorzej, one latają. Niedobrze. Ponieważ będą się rzucać na nasze strzelające jednostki. I mają
miał sporo punktów życia. I Stunning Touch. Okej, okay. Może być problematyczne. Okej, okay. Mamy aniołków. Aniołki też latają, więc... Aniołki zajmą się jedną jednostką. A nasi strzelcy drugą. Reszta tu za bardzo nie ma co robić. Może rzucić jakiś czar. Może leczyć potem. Okej. Ciach, ciach, ciach. Okej, Angel trochę oberwał. Ale nic poważnego. Możemy go uleczyć. Tak, Antonek ma tylko jedną figurkę do tego. Okej, sprzątnął ich, fajnie. Będzie mógł powoli się zbliżyć do tego. Jakby ten miał jakieś głupie myśli, to go tam wystawić. Okej, spoko. 170 many oraz... miecz. Okej. Plus 1 atak, plus 1 defense, plus 5 skill, lightning, armor, piercing. Fajnie. O, i Vala może go użyć. Bardzo fajnie, to jej wzmocni zdecydowanie zdolności bojowe. Tak, powinniśmy dodatkowo ją umagicznić jeszcze, żeby jej pomóc. Okej. Tutaj budujemy nowe miasto. Okej, jak to możemy zbudować? Nazwać? Nie, zastanowiłem się. Myślę, że to po prostu będzie Sopot. Ponieważ tak. Earth Elemental. Dobra, myślę, że Szarmia pójdzie teraz w tą stronę. Sprawi się z tym żywiołakiem ziemi. Ewentualnie jeszcze ten Note. Nie wiem, czy on jest zajęty, czy nie. Ten Note jest jeszcze niewyeksplorowany. Więc ewentualnie jego również zgarniemy. A, jest jeszcze ten. Tak, te Hellhoundy, które już mnie raz ubiły. Będę mógł się zemścić na nich. Rzucam jakiś czar? Nie. No powinienem. Heroizm. Okej, to jest spoko. Ale mogę jeszcze więcej Holy Armor rzucić. Holy Weapon. Okej, Holy Weapon też jest fajne. Wszystkich naszych bohaterów ulepszyć. Kończy mi się produkcja many, ale cały czas mam złoto, które mogę zamieniać na manę, więc to nie jest problem. Dobra, myślę, że teraz budujemy sobie tutaj jeszcze troszkę. I mogę jeszcze dostawić jakieś dodatkowe świątynie, które mi zwiększą produkcję many niedługo. Więc tym się nie martwię. Okej, library. Na przykład u nich Parteon mogę postawić. Te oni nie mogą wbudować uniwersytetu, bo to głupie orki. Sages Guild, a nie, może będą mogli, zobaczymy. Przydałoby się tam przy złożu złota mieć bank. Dobra. I tutaj jeszcze pozwiedzamy. Okej, mam nadwyżkę. Mam nadwyżkę żywności, ale ona nie szkodzi. Dobra, buduj. Okej, koczy tury. Ładne tu miejsce jest do osiedlenia się. Zdecydowanie. Okej, jakieś miasto neutralne. Dobra miejscówka. Jeżeli będę chciał się desantować, to chyba to będzie najlepsze miejsce. Bardzo blisko brzegu, więc nie będę musiał długo płynąć statkami. Okej, skoczyli produkcję banku, fajnie. A co jeszcze mogę im zbudować? To jest Kraków, tak. A mechaników mogę im zbudować. Zwiększy dodatkowo ich produkcję.
Okej. Okay. Mam znowu nadmiar złota. Łódź, łódź, łódź. Library? Na przykład. Dobra. Musimy tu. Tutaj kończymy tą drogę. Wy patrolujcie. Okej. Okay. Jacyś gnole. Gnole. Dobra. Dobra, czas wydać złoto. Mogę kupić? Tak, fajnie. Czy mogę tym biednym wioskom pomóc? Tak, to się przyda. Marketplace, tak. Kup. I w sumie już pewnie tutaj mnie nie stać. Dobra. Dobra. Sygnatura. Okej, okay, co poznałem? Summon Champion. Okej, okay, fajnie. Bardzo fajny czar. Bardzo silnego bohatera pozwala przywołać. Okej, okay, to się przyda. Zdecydowanie. Awareness. Prędzej czy później. Raise Dead. To może się kiedyś przydać, jeżeli padnie mi bohater. Recall Hero. Powiedzmy, że Awareness. Okej, okay, Warszawa zbudowała to, więc teraz ma pewnie masę produkcji. No to Parteon. I katedra potem. Tu nie ma już co się dużo bawić. Okej. Okay. Co teraz mogą robić? Javeliners. Okej, okay. Co całkiem dobrze w zwarciu i w ataku. Na dystans. Ale na razie nie potrzeba mi. Dobra, zobaczę co oni jeszcze mają w stajniach. Mogą mieć jakieś ciekawe jednostki chyba. Okej, okay, marketplace. To co teraz? Słomil. Yes, już mają dużo lasów. Sage's Guild. Okej, okay, tu idziemy po uniwersytet, bo mamy złota. Granary. Marketplace. Granary. I smithy. Dobra. No nie będą tutaj tą drogę tutaj budować. Okej, okay, kolejne miasto. Tym razem z nomadami. Okej, okay, zdecydowanie powinniśmy się tam wybrać. Dobra, ale zwiększmy naszą produkcję. Gdzieś, ponieważ mamy zbyt dużą nadwyżkę. Żarcia. Okej. Okay. Starczy. Tylko jedna ma na naturę. Zdecydowanie powinienem budować więcej świątyń. Łódź. Jest tu jakiś adres? Nie ma. To co teraz? Parteon. Może. Parteon, tak. Mana mi się na razie bardziej przyda. Okej. Okay. Skończyliście? Okej. Okay. Możemy się tu zmeldować, więc to nam da trochę many. Buduj. Okej. Okay. I och, niezbyt dużo nam to dało many. Myślałem, że więcej da. No cóż. No cóż. Następna tura. Gunther, barbarzyńca. Mike plus 1, troll plus 3. Najmijmy go. Wygląda bardzo, bardzo przystojnie. Nazwijmy to. Okej, okay, on będzie mógł prowadzić naszą drugą armię, którą możemy zacząć tutaj powoli formować w Warszawie. Więc niech na razie siedzi tutaj. Okej, okay, standardowo safe. I zobaczmy. Czy damy mu radę. Okej, okay, oczywiście musiał mieć pomoc.
Okej, te Earth Elemental są całkiem silne. Czy możemy je skonfuzować? To by się przydało. Confusion. Okej. To powinno im troszkę przeszkodzić. Okej, te Warbears też są całkiem silne, ale aż tak się nimi nie martwię. Jakoś im dam radę. Okej, aniołki niech wylatują. Będą podszczypywać te... te świnki. Okej, reszta niech się broni. Okej, dobra. Jakie mamy opcje? Tutaj niech podlecą. Okej, mają całkiem sporo hit pointsów, więc mogą boleć. Okej, mam nadzieję, że ona sobie jakoś poradzi. Czy Pikemeni mają pierwszy atak? Nie, oni mają armor piercing. Oni mają... nie mają zbyt dużo armora. Żaden z nich. Fajnie byłoby zabić chociaż jednego z tych Warbearsów. Okej, manę zatrzymam na leczenie. Nic nie będę rzucał czarów. Niech oni się wycofają. Pikeman. Okej. Mogę jeszcze może drugą konfuzję kupić? O, mogę Starfire skupić. No, Dark Creatures can be affected, okej. A Bless? Okej, nie wiem, czy oni są... chaos. Nie, oni raczej są natury. Więc to raczej nie zadziała, dobra. Zresztą niech się broni. Okej, niech kawaleria tutaj przeleci. Okej, fajnie, konfuzja świetnie zadziałała. Oni zaczęli się bić nawzajem. Świetnie, to nam bardzo ułatwi sprawę. Okej, tutaj został jeden Warbeard do dobicia. Dobra. Wydobicie ich. Świetnie, nawet nie otrzymali żadnych obrażeń. I przydałoby się... postrzelać w kogoś. Tak, na przykład jego dokończymy. Okej, aniołek może na razie się wycofać. Zobaczymy, co oni się tam natłuką. Okej. Się oni wycofają, pikmini tutaj wejdą. No, może zostać, nic mu się nie stanie. Okej, kogo chcę ubić najpierw? Mojego najpierw. Okej, zabili się nawzajem, świetnie. Okej. I Wala niech dobije tego. Świetnie! Bez strat. Konfuzja okazała się bardzo przydatna. Oraz... okej, znaleźliśmy jakiś... jakąś mackę. Atak plus 3 hit, defense plus 5 spell. Okej. Czy on może tego używać? Nie. Tak, ale Gunther może użyć. Okej, dobra. O, już tak szybko? Czar? Wiedziałem, że mamy tyle researcha. A nie, to znalazłem ten czar w wieży. Okej. Dobra. Ja teraz zmienić plan. Okej. I oni niech się wyruszą tutaj. A, nie mogę się przejść, bo jest zajęte miejsce. Dobra. Następnie duże się poruszą. Okej, 6 many mam skądś, nie wiem skąd. Okej, Zaldron dokonał poziomu. Lord, Sage, Caster, okej, fajnie. Okej, dobra. Nie, nie, nie. Zejdziecie tu? Oj, nie chciałem kliknąć im done. Musieli chyba jeszcze poczekać jedną turę. Okej.
Gunter. Ty, Sareb, patrolujesz? I przydałoby się w końcu zrobić te jakieś łodzie. Okej, tutaj po Partheonie zbudujemy tam, zaczniemy budować tam łodzie. Dobra. Złota nie mam za dużo, więc na razie nie będę wydawał. Warszawa, poziom 21. Okej, stables. Coś dało nam to stables? Nie, nawet kawalerii nie możemy żadnej wyprodukować. O, Dragon Turtle! Ha, to ciekawe. Myślę, że sobie to zbuduję. Okej, Pantheon. Więc teraz... Gali. Ponieważ jest lepszy niż Time. To, dobra. Zbudujemy sobie ze 2 czy ze 3. Forester's Guild, to co teraz? Mine mogłoby im się troszkę przydać. Temple, ponieważ mana mi się kończy. Wy. Poruszcie się w końcu gdzieś. Okej. Dobra, zobaczmy. Niekoniecznie chciałem rozdzielić ich. Ale cóż, dobra. Myślę, że oni tam będą dalej sobie zwiedzać ten plan. A w tym czasie armia dowodzona przez Guntera tutaj będzie czyścić dalej moją wyspę. Ale to już w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!